Amerykańska armia wyrzuciła ponad 200 niezaszczepionych Marines USA. Zaostrzone kary za niezaszczepienie się. 206 Marines zwolnionych. 206 Marines zostało zwolnionych ze służby za odmowę szczepienia się na COVID-19, poinformował Korpus Piechoty Morskiej USA. Według serwisu Axios Pentagon zaostrzył ostatnio kary za unikanie szczepienia, ze względu na rosnącą ponownie liczbę zakażeń. W tej chwili w Marines jest około 94% w pełni zaszczepionych żołnierzy. Wcześniej w grudniu dowództwo piechoty morskiej poinformowało, że zwolniło 103 żołnierzy. W tej chwili około 94% Marines w aktywnej służbie jest w pełni zaszczepionych na COVID-19, podał Pentagon. Jeszcze w listopadzie Marines pozostawali w tyle za marynarką wojenną USA, 90% marynarzy było zaszczepionych, podczas gdy w korpusie piechoty morskiej Marines tylko 72%. Pentagon, 98%. Żołnierzy wszystkich formacji sił zbrojnych zostało zaszczepionych. Oceniano wówczas, że marynarzy mógł zmobilizować do szczepień zeszłoroczny wybuch epidemii na pokładzie USS Theodore Roosevelt, kiedy to około 1100 członków załogi zostało zakażonych, a jedna osoba zmarła. Według danych Pentagonu z zeszłego tygodnia 98%. Żołnierzy wszystkich formacji sił zbrojnych, włącznie z rezerwistami, zostało już zaszczepionych. W sierpniu szef Pentagonu Lloyd Austin, w oparciu o dyrektywy prezydenta Joe Bidena, poinformował 2,1 milionów żołnierzy, że szczepienia będą obowiązkowe, a zwolnienia z tego obowiązku, rzadkie, zaś wojskowych, którzy odmówią, czekają kary. Jak dotąd Korpus Piechoty Morskiej otrzymał 3247 wniosków o zwolnienie ze szczepień ze względów religijnych, ale żaden nie został zaaprobowany, podaje Axios.